Wyruszyliśmy w stronę przylądka I tak wyruszyliśmy w stronę przylądka Astrohavos. Jeżeli się zastanawiacie, czy tutejsze drogi są w całkiem dobrym stanie, to zaraz wam odpowiem na to pytanie. Wiesz co, boję się, że środkiem zaryjesz tutaj, w to. Jest może klema faktycznie, bo nas słabo trzyma. Dobra, mieliśmy problem, bo auto nie chciało odpalić. Ej, chyba, że to jest zły znak, żeby nie podjeżdżać tutaj. Jest problem, że jeden z klemów... Zamknij maskę. Nie chce trzymać zbyt dobrze. Potrzymasz ją? To najgorsze, że w takim miejscu. Nie jesteśmy w środku jakiejś dżungli. Czekaj, nie dżungla, ale w środku lasu takiego śródziemnomorskiego. Fuj, fuj. Dobra, to co, jesteś pewien, że wyjeżdżamy? Jestem pewien, ale wyjeżdżam. Dobra, ustawiam na pozycję. Bo jak już coś robić głupiego, to najlepiej nagrywać. Uwaga, podejście. Buzi. Nie można zapominać, że Panda to van. O terenowo-sportowych aspiracjach, jak to Kamil mówi. Wszystko co powiem fajne, to odgapi. Byle nagrać vloga. Nie, no właśnie zacytowałem i powiedziałem. Dlatego takie miejsca są fajne, a przy okazji zboczyliśmy lekko z trasy. Co to kurde jest? Pająk zaatakował mnie. Zamknę okno, żeby mnie nie złapał. On tam jest. Stop, jeszcze kawałek, masz pół metra jeszcze. No i dawaj, cofaj. Okej, okay. I need to come back again. Okazuje się, że jednak to była dobra droga. Czyli GPS zwariował. Okazało się, że miejsce, gdzie zawracaliśmy, było 50 metrów od tych ruinek. A co najlepsze, tam gdzie my robiliśmy zdjęcia przy małej, drobnej wyrwie, to nic. O kurcze. Bo dopiero tutaj ten widok... To jest ten moment, kiedy coś zapiera dech w twoich piersiach i nie masz pojęcia co powiedzieć, tylko chcesz patrzeć, obserwować, spoglądać na ten lazur morza dookoła. Wiesz, ta półka może się zarwać. Dzięki. No, my wcześniej byliśmy w jednej z tamtych wyrw po tamtej stronie. I to jest właśnie jeden z najfajniejszych elementów tutaj w Grecji. Jak nie urzeknie was miasto, które no, sami widzieliście w poprzednim materiale, jest takie takie byle jakie. To jak traficie właśnie na taką półkę skalną, gdzie będziecie mogli obserwować morze z wyższej półki, z wyższej wysokości. Z wyższego punktu widokowego, to dopiero wtedy widać jego prawdziwy ogrom, gdzie na horyzoncie absolutnie nic nie ma. No i wtedy inaczej ma się sytuacja z takim pomysłem, a chodźmy, wybierzmy się nad polskie morze. Nad polskim morzem, gdzie jest coś wysokiego? Kamil, jest coś wysokiego nad polskim morzem? Żeby tak nad sobie spojrzeć? Morzem? Tak, no. Latarnia w jastarni. A no w sumie rację, zawsze można wyskoczyć na latarnię, ale wtedy nie będziecie mieć możliwości podziwiania tej przepięknej świątyni, gdzie ponoć jeszcze znajdują się malowidła naścienne.
kurczę, tutaj też jest wysoko. Gdzieś tu jest wenecka dzwonnica, ale nie wiem, czy to jest dzwonnica. Tak by pasowało, żeby tam był dzwonek. No a to jest parę metrów w dół i krzaki z kolcami, więc... Póki jeszcze nie przyzwyczajony w swoich nowych klapkach, japonkach, nie spadłem w dół, to ja się po prostu... bezpiecznie stąd... usunę. Sam w sobie nie jestem wielkim fanem tego typu miejsc jak zabytki. Bo to jest coś, co stworzył człowiek, ja zdecydowanie bardziej wolę podziwiać naturę. Ale pojawia się pewien ciekawy element. Tutaj. Rekonstrukcja, jak wyglądała ta świątynia, ten klasztor wcześniej. Dzięki czemu możemy zobaczyć, na ile natura zabrała co jej. Dobra, okej. Ten kościół nie został zniszczony przez naturę. On został zniszczony w wyniku wojny, bo Kamil poznał jego wiek po stalowych zbrojeniach. Ale chodzi o to, Kamil, że zobacz, jak ta natura zaczyna to wszystko obrastać. Podobnie jak w Czarnobylu, też masz resztki budynków, które się powoli rozpadają i powoli ta natura zaczyna to wszystko zakrywać. I to jest najfajniejsze. We stay indoors. Ostatnio dzięki Kamilowi udało mi się spotkać z wieloma niebezpiecznymi zwierzętami. I to jest jeszcze jeden drobny problem, bo takie miejsca, gdzie jest dużo kamieni i dużo różnych szparszczelin, gdzie one mogą się schować, to coś może być siedliskiem takich zwierzaków. Więc my, nieustraszeni vlogerzy, youtuberzy, stwierdzamy, że należy stąd po prostu uciekać. A zresztą goni nas czas. But it was over so fast. Just one thing to discover. Oh no. O kurde. Chyba tego lepiej we vlogu nie pokazywać, nie? So throw it on the fire. Let us use the open door. Teraz skierowaliśmy się delikatnie na północ, jesteśmy w mieście Lew Kimi. Wygląda już troszeczkę lepiej niż to, co mieliśmy do zobaczenia w Kavos. Ale naszym głównym celem są solniska. Tak, trafiliśmy. To jest takie solnisko na przykład. To, co widzicie po mojej prawej stronie, to solniska Alikes. Pisze się Alikes, Alikes, leave a like. Zostaw łapkę, jak ci się ten vlog podoba. Dlaczego to miejsce jest szczególne? Podczas kiedy jest sucho, czyli w zimie oraz w lecie, no wszystko jest spękane, nie wygląda to zbyt ładnie. Natomiast w momencie, kiedy mamy wiosnę albo jesień, to schodzi się tutaj dosyć sporo ornitofrików, osób, które lubią ornitologię, bo ptaki, które wędrują z Europy do Afryki na czas zimowy i odwrotnie na czas letni, najczęściej właśnie tutaj lubią żerować, bo mają co jeść. Wystarczy spojrzeć na to błoto. Widać tutaj naprawdę spore ilości muszli. Nie mam niestety żadnego teleobiektywu, ale tam możemy zaobserwować, że te ptaszki sobie dreptają. Fajnie to można ukazać w skali człowieka. Tak jak na przykład Kamil jest na skali. Są to dosyć rozległe tereny. Zrobiłem martwego piksela. Zrobiłem martwy piksel. No, bo nie żyje. Solniska, jak sama nazwa wskazuje.
Stąd się pozyskiwało sól. Nie wiem, czy wciąż się pozyskuje, czy nie, ale to miejsce było mocno eksploatowane przez Wenecjan. Tak przynajmniej podpowiedział poradnik zwiedzania Korfu. Stąd też te płacie są tak bardzo ułożone. Są takie prostokątne. AAA credits are right. Hang up the phone and let your heart break on the inner lane. 24 twice. Zobaczcie, moja klapka została oficjalnie przebita. Patrz, Kamil, mam dziurę w klapce. Nie sądziłem, że to może być prawdą, ale tutaj jest jeden wielki Seven Days. Okazało się, że tutaj w okolicy gdzieś jest jeszcze Lidl. Chcemy iść zobaczyć, jakie mają produkty w porównaniu do tego, co my mamy w Polsce. To nie bochenek chleba, to wielki Seven Days. Kamil, no. Jesteśmy w Lidlu. Dobrze. Wiesz, czego nie mają polskie Lidle? No. Właśnie tego, czym ruszasz. Zobaczcie na to, nie. Na tą łapkę. Taki łapek fajnych, nie? Ty, bo mi ucieka do następnej. To jest sporo w końcu. Ej, to jest na innej zasadzie. Ty wiesz naszej... A może nie? Popatrz się. Bierzesz na przykład croissant. Co ty wiesz? Go przesujesz, przesuwasz. Ten ci wyskakuje. A, takie tryki. Nie ma cienia wątpliwości, że musimy być czyści. Dzisiaj miał być bardzo leniwy dzień, ale ostatecznie udało nam się w parę miejsc dojechać. Jesteśmy teraz w Leukimii. Zobaczcie, sklep komputerowy. Ale to nie to, o czym chciałbym wam teraz powiedzieć. Na Facebooku jest taka strona, która się nazywa Kościoły, które wyglądają jak kury. I kościół, który jest przed nami, w żadnym stopniu nie przypomina kury. No nie, no z tej strony trochę wygląda jak kura. No i właśnie, czasami wystarczy taki mały, drobny wypad w trochę inne miejsce i od razu się człowiekowi trochę zmienia pogląd na temat Grecji, ale wciąż wszyscy ludzie są tak naciupciani w pojedynczych miejscach, a reszta lądu jest pusta. I tak jak mamy mocno turystyczną główną uliczkę, można znów spojrzeć na bok, podobnie jak stamtąd. Też jest elegancko. Jesteśmy na dachu domu. Ja pierniczę, jakby się jeden z nich zerwał. No trzeba sobie jakoś uzmysłowić, że w takich turystycznych miasteczkach także żyją normalnie ludzie, którzy na co dzień także uprawiają sport, grają czasami na komputerze i inne tam takie podstawowe rzeczy. Podobnie nawet można spojrzeć tutaj. Ale to u Kamila zobaczycie. Jest hala, gdzie ludzie trenują boks. Mnie natomiast zastanawia, skąd tutaj jest tak dużo opuszczonych budynków. Szło mi 9, ale mam policzone 10. To powinienem vloga publikować. Jeszcze nie zrobiłem miniaturki i nie mam dostępu do internetu. A Kamil poszedł na halę boksu i robi tam materiał. O czym to ja mówiłem? Spokojnie, parę razy będę próbować. Pokazać ci jeden trik. Widzisz, muszę zrobić tak, żeby złapać. Pokazać ci jeden trik. I ty chcesz takie rzeczy tu nagrać? Pokazać ci jeden trik? Co ty to nagrywa? Nie zakończyłem vloga dzisiejszego.
pokazać ci jeden trik? Tak, tu jest dużo komarów. To jest jedna z najgorszych rzeczy. Został mały deserek, żeby coś zjeść, a potem montowanie. Chcecie zobaczyć, jak to robi Kamil? Tak to robi Kamil. A ja to sobie leżę w tym miejscu. To trzecie łóżko ma swój cel, bo robi jako szafę. Jak chcecie zobaczyć materiał z tego dnia z perspektywy Kamila, to zapraszam was tutaj. Jest czwarta w nocy, a tu jest poprzedni dzień. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę. Widzimy się jutro, jak wstaniemy na Paxos.